Cześć, to Ernest! Pora zacząć świętować początek lata! Z tej okazji w Fortnite rozpoczęło się wdrożenie 14 dni lata. Przez następnych kilkanaście dni codziennie będą wychodziły nowe, eksperymentalne tryby. Oraz co w tym filmiku najważniejsze? Wyzwania! W tym filmiku zaczniemy od dwóch pierwszych wyzwań, które będzie można wykonać podczas tego wydarzenia. Oba wyzwania wymagają na znajomości kilku lokacji. Pierwsze wyzwanie 14 dni lata zaprasza nas do tańca na 6 różnych imprezach plażowych. Na mapie po ostatniej aktualizacji w 6 różnych miejscach zostały rozłożone imprezy plażowe. Przy każdej z nich są baloniki, minigra oraz lodziarnie z hologramem. Na ekranie teraz widzicie wszystkie lokacje zaznaczone na mapie. Do tego wyzwania polecam oczywiście na parzankę. Szybko wykonacie to wyzwanie, a przy okazji nie ucierpią wasze statystyki. Pozwólcie, że oprowadzę was po każdej lokacji osobno od góry do dołu. Zaczynając od północy, to tuż przy brzegu mapy przy leniwej lagunie znajduje się impreza plażowa. Tutaj wystarczy użyć dowolnej emotki, aby zliczyć etap. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności odwiedzicie te imprezy. Następna impreza dzieje się przy brzegu zalewu zdobyczy. Dokładną lokację teraz widzicie na ekranie. Tutaj tak samo wystarczy wykonać dowolną emotkę. Trzecia impreza plażowa jest niedaleko wykrzywionej wież, przy brzegu rzeki, idąc jej przez całą mapę. Tutaj też nic nowego, trzeba wykonać jakąś emotkę. Czwarta impreza jest na tej samej szerokości geograficznej, w lesie wypasionej wyrwy. Na mapie łatwo jest zauważyć dokładną lokację. Piąta za to jest nad tą oazą przy zniszczonym moście, który łączy zieloną część mapy z pustynną. Chyba wiecie, co robić. Szósta, ostatnia lokacja jest bardzo blisko, bo tutaj, nad oazą, na południowy zachód od oazy odpoczynku. I to wszystko, czego potrzebujecie do pierwszego wyzwania. W nagrodę za wykonanie go otrzymacie taką oto emotkę. Okej, teraz lokacje wielkich piłek plażowych. Na mapie co każdy mecz pojawiają się trzy ogromne piłki plażowe. Nie ma znaczenia, której użyjecie do tego wyzwania. Musicie odbić dowolną piłkę chociaż raz w 5 różnych meczach. Pierwsza piłka jest tutaj przy wcześniej wspomnianym moście na pustynnej części mapy. Druga piłka znajduje się tuż pod lonem na środku mapy. Trzecia piłka za to pojawiła się tutaj na południe od podium. Jak już mówiłem, wystarczy odbić dowolną piłkę raz w 5 różnych meczach. To takie proste. W nagrodę za to wyzwanie otrzymacie taki oto ekran wczytywania. Relaksujesz na nim różne, na ten moment, ukryte skiny. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłego lata i do zobaczenia w Wysie Bojowym.